wiedzy jest pojęciem, które pojawia się w humanistyce współczesnej dosyć często, może nie tak często jak społeczeństwo wiedzy, no ale ona towarzyszy temu pojęciu. Chcielibyśmy rozumieć przez to pojęcie wzajemne przenikanie się dwóch światów, dwóch środowisk, dwóch instytucji akademii, czyli uniwersytetów, uczelni wyższych i instytucji kultury. To wzajemne przenikanie się w założeniu przyjęcie, że istnieje pewien sposób, no wiem, że to brzmi to dosyć może nazbyt uczenie synergii, pewnej zbitki, pewnego efektu zbicia się wiedzy akademickiej z wiedzą generowaną przez praktyki społeczne, a w tym przede wszystkim przez praktyki uprawiane przez instytucje kultury. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, w której po raz pierwszy otwiera się nowa możliwość dla samorządów, możliwość finansowania, bezpośredniego finansowania, dofinansowywania szkół wyższych. To jest, tego dotychczas nie było. I jak to w praktyce będzie wyglądało, na ile miasto i uniwersytety wykorzystają tę sytuację, to jest pytanie. Znaczy ono, prawo wejdzie dopiero w życie od 1 października, więc zobaczymy, co się wydarzy. Czy to będą zmiany ewolucyjne w relacji miasto-uniwersytet, czy może rewolucyjne. Na to nie jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć. Co więcej, uniwersytet, który ma to do siebie, w sposób naturalny musi mieć taką autorefleksję, powiedzieć no chwileczkę, ale także na ile my jesteśmy potrzebni, co my jesteśmy w stanie zaoferować otoczeniu. No tutaj mówimy o my jako nauki społeczne, humanistyczne w szerokim tego słowa znaczeniu. Co my, na ile my jesteśmy atrakcyjni dla świata na zewnątrz? Jeśli nie, to dlaczego nie jesteśmy atrakcyjni, czy dlaczego nie jesteśmy wystarczająco atrakcyjni, prawda? To są całkiem ważne pytania dla nas, dla naszej tożsamości, mówię, dla nas akademików. To w tym wszystkim jest pewien wątek społeczeństwa obywatelskiego, to znaczy, że ta współpraca jest nastawiona na, spełnia pewne oczekiwania edukacyjne, pewne oczekiwania społeczne władz miasta, władz regionu. To znaczy, jeśli mówimy o nowych instytucjach, o nowych sposobach relacji uniwersytet, instytucje kultury, nowych formach, nowych programach nauczania, to one gdzieś spełniają także pewne zadania społeczne, obywatelskie. One mają upodmiotowić grupy, upodmiotowić środowiska. One są nastawione na to, żeby nadać im dynamikę. Kultura jest naszym towarem eksportowym. To tak jest. Otóż instytucje kultury w minionym dwudziestoleciu, te instytucje wiodące, one stały się dzisiaj, że tak powiem, partnerem uniwersytetu. To znaczy one generują, tworzą wiedzę na temat kultury, na temat samych siebie, wiedzę, która spełnia kryteria właściwe dla nauk humanistycznych. To jest wiedza, która wykorzystuje nauki humanistyczne, która jest niezwykle atrakcyjna. My jako nauczyciele akademiccy wiemy, co to znaczy, kiedy studenci żegnają się z uczelnią i mówią, no w Lublinie nie ma dla nas miejsca. Więc teraz te wszystkie nasze pomysły, gdzieś ten wątek społeczny, taki obywatelski, mają na względzie.